Słyszymy, jak Jezus obchodzi całą Galileę, przychodzi też do swojego rodzinnego Nazaretu, tam gdzie się wychował, i wszędzie się o nim wieść rozchodzi, taka dobra wieść, prawda, że dokonuje wspaniałych rzeczy, pięknie naucza. I przychodzi do Nazaretu i też idzie do synagogi i głosi Słowo Boże. Mówi, że po to przyszedł, aby więźniom głosić wolność, aby niewidomym dawać przejrzenie i tak dalej. Głosi po prostu dobrą nowinę, głosi wyzwolenie od zła, głosi Ewangelię. I na końcu mówi: dziś spełniły się te słowa. To jest doświadczenie Jezusa. Głosi słowo, że niewidomym przywracany jest wzrok. I mówi: dziś spełniły się te słowa. Mówi, że więźniom przynosi wolność, niewidomym przejrzenie. Dziś spełniły się te słowa. Doświadczenie Jezusa, który głosi słowo, i to się rzeczywiście dzieje, to słowo ma taką moc zbawczą. Mówi z miłości do człowieka i faktycznie go wyzwala. Chciałbym zaprosić ciebie i mnie tak naprawdę do takiego samego doświadczenia. Powiem szczerze, nie raz już w życiu, też jako oblat, jako misjonarz, czegoś takiego doświadczałem, że głoszę jakimś ludziom przy jakiejś okazji, nieraz jakiejś rekolekcji, jakiegoś tam spotkania, jakiejś konferencji, czy tam przy różnych innych okolicznościach, głoszę w jakiś sposób Ewangelię. Głoszę to, że Jezus zaprasza ciebie konkretnie, człowieku, do takiej wolności, że może cię wyzwolić, tylko zostaw to jakieś zło przywiązanie do czegoś. I nieraz właśnie miałem takie doświadczenie, po prostu widzę, jak siada. Jak to Słowo Boże ma wartość zbawczą. Po prostu dziś spełniły się te słowa, jak Bóg wyzwala tego człowieka, nie? Jak wyprowadza z czegoś niedobrego, jak ktoś zostawia coś, potem podejmuje decyzję, że zostawia na przykład pracę, która była jakaś niemoralna dla niego, bo tam z jakichś powodów, prawda? Ktoś zostawia jakąś złą relację i zaczyna nowe życie. Dziś spełniły się te słowa. Życzę każdemu z nas, tobie i mi, takiego doświadczania tego, co Jezus głosił dobrą nowinę i to się działo. I to jest piękne doświadczenie. Obyśmy wszyscy czuli się mocno do tego zaproszeni.